To znamy powkaz. Hej, mama. Dawno mnie nie było, ale wracam, bo gościnia mam przed nią. I to taka gościnica, to się chce trochę pochwalić, a trochę wam opowiedzieć o tym, co ona nowego stworzyła. A ja myślę, że warto, ponieważ ja, a skoro ja to się domyślam, że może ktoś jeszcze nawet słyszałam o takich, zaraz po porodzie. Poza tym, że się dowiedziałam, że karmienie piersią jest niezwykle jakoś zaniedbanym tematem w Polsce i chciałam być aktywistką działającą na rzecz promowania karmienia piersią, miałam w głowie jeszcze jedną myśl. Mianowicie chciałabym zostać dulą. Miałam jakieś takie poczucie, że to jest w ogóle super praca. Chociaż nie myślałam o tym w kontekście pracy, tylko w ogóle jakiegoś takiego działania, które jest ogromnym wsparciem dla rodzącej, ale też jakoś mnie osobiście jarało to. I szukałam różnych informacji na temat, jak zostać dulą. To było około 5 lat temu. I przyznam, że wtedy ten temat jakiś taki się wydawał mystery. Nie było tak łatwo się dowiedzieć albo w ogóle jakieś informacje dostać um, z miejsca, do którego pisałam w tej sprawie. Um, jakieś były takie kursy i takie zdjęcia, że się siedzi w kręgu, i w ogóle no, to wszystko było jakieś takie tajemnicze. I ostatecznie nie zrobiłam tego kursu. Myślę, że przez to, że upłynęło dużo czasu, jakoś mi nie wychodziła komunikacja z, z tym miejscem. Dotarło do mnie, że w sumie to ja bym musiała być dyspozycyjna 24 na dobę, w okresie, kiedy kobieta rodząca ma termin porodu. I to w ogóle nie pasuje do mojego stylu życia. Jest kompletnie od czapy, że być może jeszcze takie wsparcie przedporodowe, jakieś spotkania o normalnych godzinach, to tak. No, ale takie dojazdy do kobiety rodzącej w środku nocy to, to tak nie bardzo, że to za bardzo wpływa na życie, i w ogóle wtedy sobie pomyślałam, że te dule to są jakieś kosmitki, że się na to decydują. No i taka kosmitka siedzi tutaj dzisiaj ze mną. Znacie ją z podcastu w temacie Mother Shower. Dzięki temu się poznałyśmy i jakoś ta nasza znajomość trwa i się rozwija. I dzisiaj Helena Bielawska opowie o swojej kolejnej, albo w sumie w zasadzie pierwszej takiej. Numer uno działalności, jaką jest dulowanie i szkolenie dól. Cześć Helena. Cześć. Helena siedzi u mnie w mieszkaniu z kotem na kolanach, więc jak będziecie słyszeć miałkanie, to dabciu. Tak, to znaczy, że dobrze miziam. <laughs> Helena, co ty wymyśliłaś? W sumie to nie wiem, czy wymyśliłam, ale przychodzę z odpowiedzią na pytanie, jak zostać dulą. Mhm. Masz takie poczucie, że jest więcej takich jak ja kobiet, które zaraz po porodzie myślą, że chciałyby zostać przy tych porodach. Myślę, że jest to duża większość kobiet, które interesuje się tym zawodem, mhm. bo poród jest takim wydarzeniem, który sporo zmienia. I kobiety myślę, że można by podzielić te kobiety, które po porodzie chciałyby zostać dulami na takie dwie. Powiedzmy dwie kategorie. Jedna to jest kategoria kobiet, które przeżyły piękne porody, bez względu na to, czy szpitalne, czy domowe, po prostu były dla nich piękne, i one chcą szerzyć te informacje o tym, że poród jest fajny i że może być fajny, chcą dalej szerzyć. Oraz na takie kobiety, które miały porody trudne, może mniej satysfakcjonujące, i ta część kobiet chciałaby coś, Poprawić. Poprawić w świecie. W świecie. Czy odczarować sobie. Tak, i myślę, że to jest często taki początek dulowania, i pójście na kurs, i zdobycie wiedzy trochę weryfikuje naszą motywację do zostania dulą, mm -hmm. bo dowiadujemy się tego na kursie, że nasze doświadczenia i to, co my w sobie niesiemy we wspieraniu kobiet. Nie chcę powiedzieć, że nie jest nam potrzebne, ale zostawiamy to za drzwiami. Czyli nasze doświadczenia są ważne, bo z nich czerpiemy i pozwalają nam mm, empatyzować z kobietą i pokazać jej, że ja również to przeżyłam. Natomiast w pracy duli nie wnosimy swoich doświadczeń do wspierania mm, to kobiety. To trudne, co? Wiesz co? Myślę, że to jest proces. To jest proces, który trwa i którego się uczymy. Bo kiedyś usłyszałam od jednej z dul, która przyjechała z zagranicy na, na jakieś szkolenie, że dla duli pierwsze 20 porodów jest dla duli. <grym> Czyli to jest jakiś proces, że my musimy się tym trochę e, najarać, jakby zobaczyć jak to jest, żeby mieć pewną taką, że nie wiem sprawczość, że ja to robię, że moje wsparcie coś daje, a dopiero później przychodzi takie osadzenie i trochę zrozumienie tego Czym jest praca duli, jak my pracujemy i co tak naprawdę jest potrzebne. I wiadomo, że u niektórych dziewczyn to będzie 5 porodów, u niektórych 25, różnie to jest, natomiast jest jakiś taki początek, żeby przerobić sobie swoją historię, żeby zobaczyć różnorodność wśród kobiet, żeby nauczyć się je słyszeć, czego one potrzebują, a nie wyskakiwać z tym swoim, nie, mhm. że ja teraz będę Wam pomagać i w ogóle pokażę Wam, jakie to jest super. Tylko żeby zatrzymać się na kobiecie i na tym, jakie ona ma potrzeby. Hmm. Czy pierwszym takim weryfikatorem, albo w ogóle jakąś ulgą dla takiej kobiety, która nagle poczuje, że chce być dulą po swoim porodzie, może być jakiś krąg empatyczny dla kobiet po porodzie, żeby się mogła w ogóle jakoś z tych swoich rzeczy wygadać i zobaczyć, czy to już jakoś ją wspiera. Bo tak sobie pomyślałam, że jak mówisz, że się wnosi swoje, to tak jakby tam było cały czas coś jeszcze nie do końca usłyszane. Wiesz, to częściowo może tak być, że taki krąg y, opowieści porodowych, mhm. albo właśnie spotkanie z dulą, żeby sobie przegadać z mhm. było w trakcie mojego porodu, to jest jeden kawałek. O, czyli z dulą się można też po porodzie spotkać. Tak. E, osoba, z którą robię ten kurs, Kinga Pukowska, przez cały kurs bardzo podkreśla, że dula to nie tylko poród. Dula to również wsparcie i edukacja, informacja w ciąży. Dula to także duże wsparcie po porodzie, więc decydując się na pracę duli, to co mówiłaś na początku, że nie wyobrażasz sobie trochę nieludzkich godzin pracy, że na przykład ktoś dzwoni o drugiej w nocy i mm -hmm. mówi nudze. Jest dużo dziewczyn, które z różnych powodów nie mogą sobie pozwolić na wspieranie w porodzie, na przykład dlatego, że właśnie mają małe dzieci, że zdecydowały się na to, żeby zrobić kurs i żeby działać jako dula, mając jeszcze małe dzieci. Więc one wspierają na przykład online. Mhm. W czasie ciąży i w połogu. Mhm. Więc zakres pracy duli jest bardzo szeroki i moim zdaniem nie zamyka się tylko na kwestie okołoporodowe, bo ja sama działam też jako e, osoba, która wspiera na przykład przy rozstaniu mhm. i e, można by powiedzieć, break up dula. Tak? Mhm. <laughs> Są dule, e, które towarzyszą w czasie śmierci. To co właściwie znaczy słowo dula? Może powinniśmy od tego zacząć? Dula, słowo dula wywodzi się z języka greckiego i oznacza tam kobietę, która służy. Mm. Natomiast z tego co wiem, to w ogóle w samej Grecji dula to słowo nie jest używane, bo jest u nich chyba dosyć negatywne znaczenie ma to słowo. Natomiast poza Grecją przyjęło się to i pierwszy raz słowa dula w kontekście wsparcia kobiety użyła dana Rafael w swojej książce mhm. to były jakieś lata 70 i to wyszło w ogóle to, że to słowo zostało użyte w kontekście wspierania kobiet w czasie okołoporodowym no to wyszło ze Stanów Zjednoczonych tak i tam się to wszystko zaczęło oni to to zaciągnęli i dalej jakby propagowali i robili też badania na ten temat więc samo słowo dula to jest kobieta, która służy, więc nie jest to powiedziane, że ona musi służyć tylko w porodzie mm -hmm. albo w czasie okołoporodowym, dlatego że w naszym życiu, w życiu kobiety jest dużo momentów, w których potrzebujemy wsparcia. Ja myślę, że można by zacząć nawet od pierwszej miesiączki, od czegoś, co mm. można byłoby celebrować, e, cieszyć się tym i, nie wiem, wspierać też na przykład mamę dziewczynki. Tak, jest, mm. jest dużo, dużo momentów, gdzie, gdzie można tego wsparcia duli używać. Czas okołoporodowy, ale to jest też czas, kiedy mm, dula może wspierać na przykład w stracie, mhm. tak? no bo ciąże nie zawsze kończą się tak, e, jakbyśmy tego chciały. Więc dula jest też taką osobą, która będzie wspierała kobietę w różnych sytuacjach, kiedy ona tego potrzebuje. I dlatego też jest trochę tak, że ten zawód jest wpisany na listę zawodów w Polsce. I teoretycznie ten zawód może wykonywać każdy. To mhm. znaczy, nie ma żadnej instytucji, która przeprowadza egzamin zawodowy. Mhm. Nie trzeba iść do zawodówki. Nie ma takiej, takiej ścieżki edukacji wyznaczonej, nie wiem, na przykład przez ministerstwo, pod które podlega mhm. zawód duli. Natomiast bardzo, bardzo zachęcamy do tego, żeby jednak skorzystać z jakiegoś kursu, z edukacji. Poczekaj, poczekaj. To znaczy, że ja mogę w tym momencie stwierdzić, że jestem dulą i, i nią jestem? Tak. Mhm. Mam takie różne myśli z tym związane. Mm -hmm. okay. Że z jednej strony to jest na plus, ponieważ jest zapewne wiele osób empatycznych kobiet, tak? Bo dula dotyczy kobiety, która służy. Może być również mężczyzna, bo w Stanach Zjednoczonych jest dużo mężczyzn, którzy są, my nazywamy ich doulasami. Dulasami. Dulasami. Mhm. Natomiast no, w Polsce myślę, że jest w ogóle mało położników. Mhm. W, tym, w tym czasie okołoporodowym jest mało mężczyzn, oprócz lekarzy, ginekologów. Więc no, jeszcze nie spotkałam mężczyzny, który się, zgłosił się na kurs i powiedział, że chce być Dulasem. Okej. Okay. Mm, Niemniej jak myślę sobie o tym że po porodzie chcemy jakoś służyć kobietom, no to mamy do wyboru być dulą albo na przykład położną taką przy porodzie, tak? No, no bo jakoś nie wyobrażam sobie, że pomyślimy, czy znaczy może ktoś tak ma, że chce zostać ginekolożką czy ginekologiem od razu po, no bo to już w ogóle droga jest jakaś kosmicznie długa. No ale żeby zostać położną przy porodzie, to też trzeba iść na dzienne studia i tak dalej. Więc to są jakieś takie rzeczy, które może zniechęcają, a wyobrażam sobie, że są kobiety czy mężczyźni, z ogromem jakiejś empatii, wiedzy, gotowych, żeby służyć, i nie zrobią tego, ponieważ musieliby skończyć studia na nowo, nie? czyli znowu też zainwestować bardzo dużo. I jakby trochę na tym tracimy, no bo wartościowe osoby z kompetencjami, takimi już w ogóle, wiesz, z samych siebie, z wnętrza nie wystartują w tym konkursie. Natomiast z drugiej strony, że żeby nic nie robić i po prostu się ogłosić, no to jakoś teraz mam takie myśli, że trudno weryfikować, hmm. czy Dula ma doświadczenie, ma kompetencje. No bo wiesz, po pierwsze to, to jakoś mi się kojarzy, że trzeba mieć bardzo dużo wiedzy takiej okołoporodowej. Tak. Ja nie mówię stricte medycznej, no bo... Bo Dula nie jest medyczna. Bo Dula nie jest medyczna, no ale jednak... Y nie można mówić tylko, nie wiem, o czym no, bądź spokojna i przypracuj relacje z matką przed porodem. Absolutnie nie. I dobra, to jak weszliśmy w taki temat, to ja mam też różne myśli. Mhm. Nie? Że jakby pierwsza myśl jest taka, że zawód duli na ten moment bardzo porównywany jest z zawodem położnej. Mhm. I rozumiem, że dzieje się to dlatego, że te dwa zawody m, uczestniczą między innymi w porodzie. Mhm. I są pytania. No dobra, ale po co mi Dula, skoro mam położną? Mhm. To chciałam tutaj bardzo jasno zaznaczyć, że to są dwa różne zawody, które mają różne kompetencje i przy porodzie położna musi być, tak? Bo, bo ona odpowiada za tą kwestię medyczną przyjmowania dziecka na świat. Dula jest zawodem, i też powiedziałabym, usługą, która nie jest refundowana. Mhm. Czyli jest to y, dodatkowo płatna usługa i tutaj już kwestia kobiety, czy ona chce, czy nie chce skorzystać z, y, z, tej, y, z tego wsparcia, z tej usługi. Natomiast jeszcze raz podkreślę, to są dwa różne zawody. Pomimo tego, że często mylone i ja dostaję na przykład pytanie, czy jesteś akuszerką? Mm -hmm. nie, nie. Albo na przykład, czy odbierasz porody? Nie, nie odbieram, ani nie przyjmuję porodów. Wspieram kobietę, i właśnie, jest takie pytanie, no dobra, no to jak ty jesteś na tej sali porodowej, to, to co ty w ogóle robisz? Bardzo różne rzeczy, bo dula wspiera emocjonalnie, informacyjnie, fizycznie, psychicznie. I czasami naprawdę trudno jest mi wytłumaczyć, że na przykład czasami moim wsparciem jest to, że trzymam za rękę. No i ktoś powie, ej, no dobra, to siedzisz i trzymasz za rękę i po prostu bierzesz hajsy za to, że siedzisz i trzymasz za rękę. Natomiast przed porodem jest też ogrom pracy... Informacyjno-edukacyjnej, przygotowanie wspólne planu porodu, porozmawianie o tym, jakie kobieta ma lęki. Mm -hmm. I wracając do tego, że dobra, jak zweryfikować taką dulę? Skąd wiadomo, jaką ona ma wiedzę? Myślę, że tak samo, jak nie wiem, w jaki sposób weryfikujesz albo wybierasz położną. Oczywiście wiemy, że położne są po jakimś egzaminie i po studiach, natomiast też mają różne predyspozycje i to, że ktoś jest po studiach, nie oznacza, że ma na przykład e, wiedzę, która jest aktualna. Tak, więc e, myślę, Albo że. Albo empatię. Albo empatię, tak? <laughs> Dokładnie, więc to jest. E, ja oczywiście rozumiem, że w zawodzie położnej czy w zawodzie medycznym są pewne rzeczy, które ta osoba musi wiedzieć, bo jest medykiem. Natomiast e, bardzo często też słyszę historię o tym, że e, zawody medyczne właśnie nie mają aktualnej wiedzy. Dula jest zawodem dosyć młodym. I nieustająco się rozwijamy, i oczywiście, tak jak w każdym zawodzie, są osoby, które wstają rano, mówią: Jestem dulą i działają. I są osoby, które e, przeszły siedem kursów i nadal się stresują, czy mogą już o sobie powiedzieć, że jestem dulą. Mhm. To się czuję i teraz, weryfikując, czy też znajdując swoją dulę, po prostu zadawaj pytania. Bo też jestem daleka od tego, żeby mówić, że ta osoba, która nie ma wielu kursów za sobą, nie będzie dobrą dulą. Czasami wiecie. To co powiedziałaś, że żeby zostać położną, musisz zainwestować czas, również pieniądze, zorganizować życie swojej rodziny itd., itd. Praca duli to jest też to samo. Co prawda, musimy zainwestować mniej czasu prawdopodobnie w kurs, bo na przykład nasz kurs trwa 8-9 tygodni, więc jest on dosyć skondensowany. Jest to taki fundament, baza do tego, żeby zacząć działać i żeby robić sobie później dalsze kursy. Natomiast to nie jest tak, że zrobisz kurs i na tym koniec. To jest nieustający rozwój, nieustające inwestowanie. Mhm. To jest superwizja, to są spotkania dla dól. Więc to jest też rozwój. Czasami tak sobie oglądam i myślę, że jest dużo zawodów, o których myśli się, że no dobra, są skończone studia i, i to też nie wystarczy, że cały czas mhm. trzeba się rozwijać. Nie? No, w większości myślę. Tak, więc bardzo to podkreślam, że ok, to nie jest teraz... Um, ten zawód nie jest tak usystematyzowany jak zawód medyczny. Jest trochę taki płynny i można sobie tutaj właśnie wstać rano i powiedzieć: Właśnie jestem dulą. Natomiast te dule, które się szkolą, które są profesjonalne, które traktują swoją pracę jako pracę, jako zawód, uwierzcie, że naprawdę wkładają całe serce, kasę w to, żeby się rozwijać w różne kursy. Więc jeśli szukacie. Nie wiem czy kursu czy duli jak ją wybrać, jak zweryfikować, po prostu pytajcie, rozmawiajcie i myślę, że w ten sposób możecie sprawdzić co kto umie, jaki kurs kto skończył, co chce robić i tak dalej i tak mhm. dalej. To skąd pomysł na to, żeby zrobić swój kurs jak zostać dulą. Dlatego, że miałam taki pomysł razem z Kingą, żeby zaproponować kobietom Trochę coś innego niż jest dostępne. Tak jak powiedziałaś, nie, nie ma w tej chwili chyba są trzy kursy albo cztery dostępne dla kobiet. Ja te kursy, które widziałam, były bardzo rozbudowane, długotrwające, z bardzo dużą ilością wiedzy z różnych tematów, które uważam, że na początku bycia dulą nie chcę powiedzieć, że nie są potrzebne, ale bardzo myślę sobie, że potrzebny jest właśnie ten fundament, ta baza, żeby w ogóle złapać taki. Jakby to powiedzieć, korzeń tego, kto to jest dula. I dlatego my pomyślałyśmy o szkoleniu takim 8-9 tygodniowym. Ono jest dosyć intensywne, ale też jest online. Co powoduje, że kobiety, które na przykład niedawno urodziły dzieci i nie mieszkają w Warszawie, nie muszą dojeżdżać, nie muszą też wydawać dodatkowo kasy na, nie wiem, noclegi, dojazdy mm -hmm. i mogą. Y Robić to szkolenie z domu. My, w tej pierwszej edycji naszej, miałyśmy dziewczynę ze, z Wielkiej Brytanii. Więc myślę, że oczywiście każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. To oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast COVID też nam pokazał, jak edukacja online może być efektywna i jak dużo rzeczy można, można tym sposobem zrobić. Dlatego pomysł, żeby dać kobietom różnorodność mhm. i wybór. Tak samo jak w porodzie, fajnie, żeby kobiety miały wybór, gdzie rodzić, jak rodzić, z kim rodzić. Mhm. I też sobie myślę, że po pierwsze pomysł też na to, żeby zrobić ten kurs, jest taki, że doszłam do takiego swojego momentu dulowania, że stwierdziłam, że fajnie jest się podzielić swoją wiedzą, bo ja dostawałam pytania, Helena, jak zostać tą dulą? No i w końcu stwierdziłam, że dobra, jeśli jest tyle tych pytań i ja mam każdemu odpowiadać, i oczywiście to jest fajne rozmawiać tak, z kobietami. Natomiast może by to po prostu zebrać w jedno? I zrobić z tego coś takiego bardziej uporządkowanego, merytorycznego i takiego, gdzie te kobiety, które uczestniczą w kursie, mogą zawsze zajrzeć do tych materiałów, mm -hmm. które są po prostu kurs, szkolenie. Mm -hmm. tak? Mówmy się, Helena, ty masz po prostu łeb do biznesu. Wiesz co, to dobra, ja trochę inaczej patrzę, y, dlatego że, y, no tak, biznes to jest w ogóle wymagająca działka, ale oczywiście jednym z powodów jest to, że jest to mój sposób na zarabianie pieniędzy, tak? Że nie ma się co, że tak powiem, wstydzić tego, że to jest też praca. I myślę, że to jest w ogóle temat u dosyć też taki, nie? Że właśnie, czy ja mogę się wycenić jakoś. A, bo dula ma służyć. Bo dula ma służyć, to jest jedno. Uh -huh. Drugie, bo jest porównywana z położną. Uh -huh. Po trzecie, a co ty w ogóle robisz? I wiesz, trudno jest namacalnie powiedzieć, wiesz co, zapewniam ci psychiczne bezpieczeństwo. No, a powiedz mi, Helena, czy jest tak, że częściej kobiety korzystają z usług duli przy kolejnym porodzie, a nie przy pierwszym? Teraz się tak zaczęłam nad tym zastanawiać, że przy pierwszym porodzie, porodzie by mi to w ogóle nie przyszło do głowy, a dopiero jak już urodziłam pierwsze dziecko i coś mi się tam w głowie, wiesz, przeklikało, no bo nie miałam wcześniej doświadczenia i nabyłam, to, to dopiero wtedy miałabym taką myśl, że, oho, a może jednak skorzystać z usługi duli. Nie wiem, nie prowadzę statystyk i nie wiem, kto częściej korzysta z usług duli. Ja miałam takie doświadczenia, że i dziewczyny, które są przed pierwszymi porodami, i te, które są przed drugimi, a nieraz dziewczyny, na przykład, które wspierałam w pierwszym porodzie i przyszły do mnie również przed drugim. Tak więc nie wiem, natomiast trochę się z Tobą zgadzam, że przed tym pierwszym porodem jesteśmy jako kobiety bardzo bombardowane tym, jak trzeba się przygotować. Szkoła rodzenia, wózek, wyprawka, mm -hmm. takie... Ja to trochę wrzucam, nie, nie chcę szkoły rodzenia w to wrzucić, ale dużo rzeczy takich trochę z kategorii gadżetów. Mm -hmm. I takich technicznych. Mocno. I technicznych, nie? Co zrobić, żeby nie bolało, y, jaka pozycja. I to też jest ważne, bo poród to nie jest tylko... Y, znaczy, poród to jest głowa i ciało. To jest jakiś duet, który potrzebuje mm -hmm. pracować. Natomiast... No, coraz więcej, ale nadal mało mówi się o tym kawałku głowy i o tym, że bezpieczeństwo, wsparcie to, że czujesz się zaopiekowana, Nie masz lęku, że to miejsce, które wybrałaś, jest dla Ciebie dobre. Mm -hmm. I w ogóle samo to, że ty wiesz, co Cię czeka, nawet jak nie doświadczyłaś tego, to ty znasz proces, wiesz, co może się zdarzyć. No to jest też bardzo istotne w przygotowaniu i też dula to może dać kobiecie. Do mnie przychodzi jeszcze taka myśl, że otaczanie się osobami, które się zna i którym się ufa w porodzie, czyli te spotkania z dulą przed porodem, które budują już jakąś więź i potem to trzymanie za rękę przez tą osobę, która nas wspierała i która wie o co chodzi, to jest jakieś poczucie bezpieczeństwa. Teraz mam właśnie jakieś obrazy przed oczami, że wchodzę na przykład na tą salę porodową sama. No i okej, okay, tak też się może zdarzyć i fajnie jakoś się na to przygotować i domyślam się, że idula ma tutaj swój wkład, żeby i taki scenariusz przerobić z kobietą ciężarną. Natomiast jeżeli jest możliwość, żeby się otoczyć tymi, których się zna, którym się ufa, które właśnie osobami, które powodują, że się czujemy bezpiecznie, no to tylko lepiej. Tak, natomiast ja w swojej pracy i też to, co ch chcę przekazywać kobietom, które dopiero się uczą tego zawodu, i jakby odkrywają, to jest też to, że ja bardzo lubię z kobietami przygotowującymi się do porodu rozmawiać tak, żeby one bez względu na to, gdzie będą rodziły, żeby czuły w sobie to, że są kompetentne, że dadzą radę, mhm. że wiesz, żeby ten poród nie był zależny od miejsca. Mhm. I tak jak powiedziałaś, są różne sytuacje. Czasami są takie sytuacje, które mogą nas zaskoczyć, jak na przykład COVID. Mhm. I myślę, że COVID bardzo pokazał to, że wywołał dużo strachu w kobietach, że nagle nie mogę mieć tej bliskiej osoby. Przygotowanie się do tego wydarzenia i przegadanie różnych scenariuszy, bo nikt nie powie Ci, jak Twój poród będzie wyglądał, ale przegadanie różnych scenariuszy, różnych sytuacji, które mogą się zdarzyć, oraz pokazanie na przykład tego, czego Ty nawet sama nie wiedziałaś, że możesz nie wiedzieć. Nie, pokazanie takiej drogi, to powoduje, to co powiedziałaś, to bezpieczeństwo, nie, że, okej, okay, są kobiety, które chcą mieć partnera i dule przy porodzie, są kobiety, które nie chcą nikogo, chcą kobiety, które chcą tylko dule, chcą kobiety, są kobiety, które chcą partnera, więc jest różnorodność, kobiety chcą różnych rzeczy. I fajnie jest przed porodem ustalić sobie, co tak naprawdę dla mnie jest ważne, no bo przy, zazwyczaj się, wiesz, yy, dobra, to ja będę miała partnera, bo on jest ojcem, musi być. Zadać pytanie partnerowi, czy ty chcesz być? E, no dobra, ja nie wiem, czy ja chcę być. Porozmawianie o tym, wiesz, po, pokazanie trochę innego aspektu. Mm. I my też mamy, nawet jak jesteśmy początkującymi dulami, to już po kursie mamy pewien, m, pewien taki ogląd, e, co można podpowiedzieć, o czym można porozmawiać. Nawet jak jeszcze nie widziałyśmy tego porodu jako kobiety z boku, a nie jako, że my rodziłyśmy. To też już mamy pewne doświadczenie i pewną wiedzę, jak my możemy te parę, nie wiem, pokierować, wesprzeć, jakie pytania zadać, tak? Bo jeśli wstajesz rano z łóżka i mówisz, Jestem dulą, to myślę, że tak też można i pewnie doświadczenie pracy z kobietami zweryfikuje to, czego one potrzebują. Natomiast myślę, że może wystąpić więcej fakapów i jakichś trudnych sytuacji, po prostu trudnych sytuacji, na które nie będziesz przygotowana jako dula. I to są różne trudne sytuacje. Nie tylko takie związane z tym, jak dula pracuje na sali porodowej, ale na przykład co kiedy klientka ci nie płaci. Mm -hmm. Nie, bo, bo, bo to jest też tak, to co powiedziałaś wcześniej, że szukałaś jakiegoś szkolenia i że tam było kobiety w kręgu, i, i bardzo często dule są postrzegane jako takie wiedźmy, czarownice, które okadzą cię. Puszczą mantry, i. Czy znaczy, powiem szczerze, że tak mi się dulę kojarzyły do momentu, kiedy poznałam ciebie i się dowiedziałam, że jesteś dulą, i mówię, jakaś jest inna. <grym, 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 inna niż te, które gdzieś widziałam w internecie, które właśnie mi się jakoś kojarzą. Z takim uduchowieniem, mm -hmm. nie mówię jakimś wiesz, religijnym, chrześcijańskim, tylko właśnie takim, że jakąś inną siłę się w ogóle tak, prowadza. I, i ja, ja tego nie oceniam, czy to dobre, czy złe. Dokładnie. Ale jakoś tak mi się to kojarzy, że i, i przez to miałam taką wizję Duli jako tej wspierającej duchowo, i że to już na pewno nie jest dla wszystkich, no bo. <noise> Tak, to jest taki, taki obraz duli, który krąży po internecie, i mnie od razu przychodzi do głowy sala porodowa. I to powiedzmy sobie wprost: w porodzie jest kupa, pod, wydzieliny, mhm. różne rzeczy. I wyobraź sobie kobietę, która ciebie wspiera w czasie porodu. Trzyma ci za rękę, wyciera ci pot z czoła, podaje ci wodę. I to nie ma nic wspólnego, znaczy to jest pewna forma uduchowienia, dlatego że poród jest w ogóle magiczny mhm. i ma w sobie coś mm, nieziemskiego, magicznego, czegoś, czego jak nie doświadczysz, to nie masz jak tego dotknąć. I tak jak różne są kobiety, są różne dule. Są dule, które są właśnie powiedzmy w tej kategorii takiej uduchowionej, i są takie kobiety, które potrzebują czegoś mhm. takiego. I są kobiety, które potrzebują czegoś bardziej religijnego, są kobiety, które potrzebują kogoś, mm, kto będzie, nie wiem, w razie czego krzyknie na nie i bardziej stoi na ziemi. Ja mam tak, że to, co chcę przekazać właśnie też dziewczynom na kursie, to, że fajnie jest mieć jakąś bazę, że możesz sobie później wybierać swoje drogi. Mhm. Natomiast nasza rzeczywistość jest taka, że jak lądujesz na sali porodowej, to nie ma sukien, nie ma y, okadzania, tak? nie ma kręgu, nie ma świeczek, nie ma takich, mm, takich rzeczy, które bardzo często chciałybyśmy mieć w porodzie, mm -hmm. tylko są, nie wiem, jarzeniówki, izba przyjęć. No, w, w, wiesz, ten... Ej, ale w domu może być inaczej. E, tak, i to jest kolejna rzecz, nie? o której się często mówi, że dula wspiera kobiety tylko w porodach domowych albo tylko w porodach naturalnych. Mm -hmm. I to jest kolejna rzecz, z którą może być trudno, jeśli nie ma żadnego przeszkolenia że nagle lądujesz na sali porodowej i to ma się nijak do tego naturalnego, chociaż mówię, to też się zastanawiam, co to znaczy naturalne, bo coraz bardziej też pisząc pracę magisterską teraz o dulach, bardzo się zastanawiam nad znaczeniem wielu słów, co to w ogóle znaczy. I to wygląda inaczej niż poród domowy. I też myślę, że poród domowy porodowi domowemu nierówny. Nie, nie, tak, nierówny. No, że, że mogą być po prostu inne. I dostanie takiej bazy pod tytułem Zapytaj, czego kobieta potrzebuje. Nie oceniaj, zaakceptuj, że ona ma inaczej niż ty. Przyjrzyj się temu, zastanów się, dlaczego kobieta zadaje ci takie pytania. Przede wszystkim, po pierwsze, ustal, czy kobieta, która chce ciebie przy porodzie, wie, czym ty tak naprawdę się zajmujesz. Więc to są takie rzeczy, o których my mówimy na kursie i w taki sposób przygotowujemy yy, kobiety do pracy duli. Dla mnie ten punkt o tym, żeby jakby nie oceniać i akceptować, że ktoś może chcieć inaczej, albo mieć inne wyobrażenia i tak dalej, to jest, wiesz, jak na terapię. Okay. Żeby się wyzbyć tych rzeczy. Jakoś tak sobie wyobrażam, wiesz, że jednak wciąż w nas, po tych porodach, jak jesteśmy świeżo upieczonymi mamami, ta historia porodowa i wszystkie myśli wokół niej. Są tak silne, że to naprawdę trzeba czasu, jakiejś pokory, nie wiem czego, żeby spojrzeć na drugiego człowieka i widzieć drugiego człowieka bez tego własnego pryzmatu. Tak, dlatego uważam, że każda dula powinna przejść jakiś kawałek swojej terapii, mhm. powinna opiekować się sobą, powinna uczestniczyć w superwizjach. No bo wiesz, jeśli wchodzi taki kawałek, że nie wiem, przychodzi do ciebie kobieta i mówi, że ona chce mieć cesarskie cięcie, a ciebie to wkurza, no to pogadajmy o tym, nie? dlaczego ciebie to wkurza. I czasami można pogadać z inną koleżanką dulą, czasami można iść na superwizję, a czasami fakt jest potrzebna terapia. Ja jeszcze powiedziałabym więcej, że pierwszy krok jest na pewno taki, żeby zobaczyć tą różnorodność w kobietach, z którymi pracujemy. Mhm. Natomiast dla mnie też bardzo ważne jest to, żeby dule widziały różnorodność w sobie. Mhm. Dlatego że. My pracujemy różnie i czasami jest tak, że hmm, patrzymy na inną dulę i myślimy sobie, hm, ale ja nie wiem, czy to jest fajne. Mm -hmm. I na przykład samo zastanowienie się, dlaczego mi coś robi, jak pracuje ta inna dula, żeby się przyjrzeć temu, co mi to robi, dlaczego mi to coś robi. A może ja tak nie potrafię, a może trochę zazdroszczę, a może podziwiam ją, nie wiem, jest nie? Du 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 dużo różnych rzeczy, więc. Jedna rzecz to jest akceptacja i uważność na kobietę, a drugie to jest wspieranie środowiska i akceptacja tego, co się dzieje w środowisku. Dużo tego. Dużo. No dobra, no i co jeszcze robicie przez te 8 tygodni? Jakie są moduły szkolenia? Mm, bardzo fajne. <laughs> Wiesz co? Od komunikacji, przez metody łagodzenia bólu, e, przez sytuacje trudne, przez e, mamy cały blog, cały moduł o tym, o finansach i o formalnościach, czyli jak ja myślę, że to jest bardzo ważne, bo właśnie przez pryzmat tego, że dula jest postrzegana jako ta w tej kietce, tak to jakby wrzucę w, taki, w takie jedno słowo, nie mówi się o tym, że to jest zawód i my też mamy działalności gospodarcze, my też płacimy podatki, my też mamy umowy, nam też klienci nie płacą. Jest to takie przyjemne życie, mm -hmm. nie? Więc e, bardzo też mówimy o tym, jak w różny sposób możemy się jako dulę rozliczać. No właśnie. A jaki jest taki główny, bo rozumiem, że działalność, tak? Czy... Wiesz, to są bardzo różne drogi. Jest działalność nierejestrowana, mm -hmm. e, jest działalność gospodarcza. To też zależy od tego, jaką masz daną sytuację, nie? Czy pracujesz na etacie i robisz to dodatkowo? Ja przez wiele lat pracowałam na etacie i e, dula była moim dodatkowym dochodem, więc to też inaczej rozliczasz. Przyjdź do nas na szkolenie, a wszystko ci opowiemy. <śm> 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 Ale to tak, powiem tak, to jest du duży temat, tak? Bo jak podpisać umowę i jaką formę umowy podpisać, żeby to miało ręce i nogi? Mm -hmm. e, jak wykorzystywać wizerunek? Tak? No bo poza tym to fajnie też jest, żebyśmy my się promowały. Mhm. No właśnie, no bo jak kobieta szuka duli, to bardzo często mamy Instagramy, Facebooki, media społecznościowe i tam zaglądamy. Myślę, że to jest jedno z pierwszych miejsc, gdzie szukamy duli, tak? Więc e, jak się promować? Mhm. Jak wykorzystywać media społecznościowe, jednocześnie m, zachowując pewną granicę intymności, którą ma kobieta, mhm. para, tak? dziecko, które się rodzi. Więc ja na przykład teraz obserwuję dużo, przynajmniej warszawskich porodówek ma konta na Instagramie mhm. i regularnie są wrzucane zdjęcia z porodów. I zastanawiasz się, czy za zgodą? Nie no, myślę, że zgoda na pewno jest, bo szpital nie pozwoliłby sobie na to, żeby wrzucić. Natomiast zastanawiam się, czy, czy jakby kiedy pytać kobietę o to, żeby zrobić jej zdjęcie w porodzie. Mhm. Zauważ, że dule mają mało zdjęć z porodów. Bo nie mają na to czasu za bardzo. To, że nie mamy na to czasu, to jest jedno, nie? Ale druga rzecz jest taka, że mamy jakiś taki właśnie rozmawiamy na, na kursie o kodeksie etycznym. Mm -hmm. Czy to ma być jakiś dokument narzucony odgórnie? E, oczywiście są jakieś standardy i zasady w ogóle współpracy międzyludzkiej, ale czy na przykład każda z nas może sobie swój kodeks etyczny zrobić? Mhm. Mm ale co do tych zdjęć, to może trzeba by było jakoś to połączyć z fotografkami poradowymi, żeby one w jakimś module, może podpowiedziały, jak się za to zabrać. Wiesz co? Bo jedna rzecz to jest chyba, jak to technicznie zrobić. Mhm. A druga, a czy wiesz, jakby przynajmniej z mojego doświadczenia, jakie mam z Agnieszką Mocarską, mhm. to jakoś dużo wcześniej w rozmowie sobie ustalałyśmy, jak to będzie. Tak, bo fotografki pracują trochę. Ja myślę trochę o czymś innym, bo to, co ustalasz z fotografką, to jest przede wszystkim tak. Ty wyrażasz na to zgodę dużo wcześniej. Ona nie publikuje, tak przynajmniej mi się wydaje, nie publikuje tych zdjęć bez Twojej zgody, no czyli najpierw tak, tak. je mhm. oglądasz i decydujesz, czy chcesz, żeby one były mhm. publikowane, czy nie. Natomiast zastanawiam się, czy na przykład, jeśli przyjeżdża kobieta do porodu. Wyobraź sobie, że masz, nie wiem, 5 centymetrów rozwarcia i już cię boli i trochę już wchodzisz na planetę poród i dostajesz pytanie, czy możemy robić pani zdjęcia. No nie, no to trzeba ustalić wcześniej. Dokładnie, natomiast to są... Czyli t... tobie chodzi o to, że ten szpital w sumie nie ma żadnej relacji wcześniej z kobietą? E... No właśnie, wiesz co, ja trochę tego nie wiem. Ja tylko to mówię na podstawie oglądania Instagrama i nie wiem, jak oni to formalnie załatwiają. Natomiast odnośnie pracy duli, to mam takie, nie? Czy... Czy tej kobiecie jest fajnie, że te jej zdjęcia już są w internecie, jak ona urodziła dwie godziny temu? No nie, to zawsze jakoś czuję, że musi być ten moment przegadania, nie? Po, że takie zdjęcia ci zrobiłam i czy tak. te zdjęcia mogę wrzucić. Hmm? Tak. Pracując jako dula, wiem jak mam taką dziewczynę, którą wspierałam w jej porodzie i bardzo też dużo godzin przegadałyśmy później, cały czas mamy kontakt. I ja widziałam, jak zmienia się jej proces akceptacji, i też um, jakiegoś takiego wyrażania zgody na różne rzeczy, mm -hmm. na przykład rok po porodzie. Mm -hmm. I cały czas mam, i myślę, że wiele dól, bo to są nieustające dyskusje no właśnie na temat tych zdjęć porodowych, tak? E, czy to jest dobry moment na pytanie kobiety o to, bo co innego, jeśli nie wiem, przez całą ciążę się przygotowujemy. I gadamy o tym. Ale nawet jeśli Dula rozmawia z kobietą i mówi, wiesz co, to może ja ci zrobię zdjęcie na sali porodowej i wrzucę je do internetów, to nadal dla mnie jest taki kawałek, że jeśli ta kobieta powie w czasie porodu, nie chcę, żebyś to robiła, to ja tego nie robię. Mm -hmm. nie, Więc wiesz, to, to podaję jeden przykład, który jest chyba najbardziej burzliwy wśród Dul i tak? powoduje dużo... No bo wiesz, chciałybyśmy też mieć zdjęcia no. z sal porodowych, mm -hmm. a jednocześnie Dula jest taką... Wiesz co, dula jest trochę niewidzialna. Mm -hmm. Więc często jest tak z mojego doświadczenia, i to jest chyba dosyć trudne w tej pracy, i też kurs to trochę pokazuje, tak? Jakby kierujemy w tę stronę, że ty jesteś niewidzialna. Tam nie chodzi o Ciebie. Nie chodzi o Twoje, nie wiem, o Twoje bycie w glorii i mm -hmm. że ktoś ma Ci dziękować. O jeju, dzięki, że byłaś. Dla mnie niesamowitym jest, kiedy kobieta mówi, dałam radę. Nie, jak mówi. Jeju, jeju, bez ciebie nie dałabym rady. To też pytanie, z jakiego kawałka, jak to się mówi, ona to mówi, nie? Czy mhm. dlatego, że ja jej zabrałam jakieś kompetencje i mhm. ona by bez mnie nie dała rady, bo, bo nie miała tych kompetencji? Czy jest to jakaś forma podziękowania? Wiesz co, Helena, fajnie, że byłaś. Nie? Bo, bo dlatego... masz fajne rozkminy, podobają mi się. Wiesz co, no bo to wiesz, jakby też... Yy... Na początku miałam inne. Jak zaczynałam swoją pracę jako duli, to na przykład przed pierwszym porodem miałam dużą rozkminę, czy ja w ogóle dam radę z fizjologią. Mhm. Tak? No bo... No bo tak. bo, no bo, bo nie jest, wiedziałam bo tego. Bo jest krew, bo są bez kupa, tak jest, jak powiedziałaś, tak. bez siku. Poród ma taki specyficzny swój zapach. Mhm. Jest tu dużo, właśnie, kobiety robią przy siku, wymiotują, mm -hmm. bo w porodzie też się wymiotuje. Jest też dużo nagości w ogóle. Jest dużo nagości, jest jakaś seksualność, no jest mm -hmm. dużo takich bardzo, wiesz, intymnych momentów. I to jest jeszcze to, że ta nagość jest nierówna w ogóle, nie? Tak. Że wszyscy są w ubraniu, a ta rodzaj jest naga. Tak. tak, tak, masz rację, nie? Że, że jakby tu też zadbanie o, taką, o taką, takie bezpieczeństwo w tym mm -hmm. aspekcie, nie? No, no właśnie, ale na początku miałam inne rozkminy, Teraz mam inne, czasami może za duże, ale jakby też w ram... dużo rzeczy już sobie poukładałam, czasami one wracają. I na przykład rozmawiając z innymi dulami, czy też będąc na superwizji, ja wracam do początków, nie? Bo y, ja uważam, że to, że mam doświadczenie ileś tam lat, to ja się cały czas uczę i to doświadczenie mi dużo daje, natomiast y, nie uważam się jako bardzo doświadczona, bo widzę multum, ogrom fantastycznych dziewczyn, które dopiero te prace zaczynają i pokazują mi nowe rzeczy. Mm -hmm. Kobiety mi pokazują nowe rzeczy, nie? Więc to jest mam jakąś bazę, mam silny fundament, natomiast to jest nieustający rozwój, no i jeśli dajesz szansę na to, żeby kobiety ci pokazywały, czego potrzebują, żeby inne dule ci pokazywały, pok nie wiem, mówiły ci o zmianach, o tym, jak one inaczej widzą jakieś tam wydarzenia, mm -hmm. no to to jest super sprawa. Nie? Możesz się rozwijać. Myślę sobie jeszcze o tym w kontekście, jak zostać dulą, że jak ja bym chciała zostać dulą, to ja bym chciała wiedzieć, czy mi się to opłaca. No bo. Okay. No bo muszę zarabiać na życie. Czasy są, jakie są. Okay. Jakbyś mogła tutaj uchylić rąbkę tajemnicy, jak się właśnie wycenia takie usługi. No, żeby ktoś, kto nas słucha i się nad tym zastanawia, mógł sobie to jakoś sam policzyć. Czy, czy to ma sens? Czy to jest we Dobrze, to jest tak, że wszystko zależy od tego, jak będziesz to rozliczała i to w każdej działalności i w każdym biznesie mm -hmm. jest tak, jaką masz umowę trochę, nie? Czy masz mm -hmm. B2B, czy na etacie i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że bardzo często dziewczyny mają takie rozwiązanie, że właśnie pracują na etacie albo i, i po prostu robią dulowanie dodatkowo, bo i to jest kolejna rzecz, którą obgadujemy w czasie, w czasie kursu. Dula, wsparcie duli to jest pewna ciągłość. I teraz, jeśli w Warszawie stawka za pakiet porodowy wynosi powiedzmy od 2000 do 3,5 albo i więcej, i mówi się o tym, że w... dula jest wsparciem na dwa tygodnie przed terminem porodu i dwa tygodnie po terminie porodu, to masz cztery tygodnie wsparcia dla jednej kobiety. No, poczekaj, co to znaczy, że jesteś wsparciem przez 4 tygodnie? To znaczy, że przygotowujemy się w czasie ciąży, na przykład do porodu, i kiedy przychodzi już ta tak zwana gotowość porodowa, to dwa tygodnie przed terminem porodu planowanym i dwa tygodnie, no jakby do momentu, kiedy kobieta nie urodzi. Ja jestem w gotowości porodowej, czyli jestem pod telefonem 24 godziny na 7. Mhm. Ale to jest ten pakiet? To jest ten pakiet porodowy, który na przykład u mnie wygląda tak, że kobieta ma dwa spotkania przed porodem. Czyli to jest w ciągu tych czterech tygodni, tak? yy, Nie, to jest zazwyczaj wcześniej. Okay. Nie? Że na przykład umawiamy się na, nie wiem, w siódmym, ósmym miesiącu na dwa spotkania przed porodem. To jest taki standard, który bardzo często kobiety wykorzystują. I wtedy robimy na przykład plan porodu, pakujemy razem torbę, yy, gadamy o tym, czy są potrzebne jeszcze jakieś spotkania, tak? No bo kobiety różnie. W siódmym, ósmym miesiącu. Tak, bo zobaczymy. Że... ja w ogóle sobie jakoś wyobrażam, że jakbym chciała korzystać z duli, to od początku. I, I to jest myślę, że fajne. Natomiast pamiętaj o tym, że u nas edukacja przedporodowa bardzo często zaczyna się, kiedy pójdziesz do szkoły rodzenia. Mhm. A szkoła rodzenia jest tam, nie wiem, od 25 mhm. tygodnia, więc to już, jest, nie, to już jest późno. Więc my bardzo zachęcamy kobiety do tego, żeby jakby od pierwszych dwóch kresek, nie? Że, mhm. żeby się tym interesować. Natomiast to jeszcze nie jest tak popularne, żeby. No bo są różne przekonania, że a dopiero po 12 tygodniu, no. Tak, już teraz nie będę w to wchodziła, natomiast jest różnie i często jest tak, że kobiety się zgłaszają dopiero około 7 ósmego miesiąca. Wtedy jest ten pakiet porodowy, dwa spotkania przed, na których robimy właśnie, na przykład, plan porodu, obgadujemy jakieś lęki, strachy, pakujemy torbę do porodu, gadamy o tym, jakie miejsce wybiera. No dużo, dużo takich i logistycznych, i praktycznych, i emocjonalnych rzeczy. Później jest gotowość porodowa, czyli dwa tygodnie przed terminem porodu. Ja mam telefon non-stop włączony, nie wyjeżdżam, nie piję alkoholu, wysypiam się. I jeśli kobieta zadzwoni o drugiej w nocy i powie, ale na rodze, wsiadam w samochód, taksówkę, tramwaj rower i po prostu jadę. I jestem z kobietą cały czas trwania porodu. Standardowo, według umowy, do tych dwóch godzin kontaktu skóra do skóry. To oczywiście w tej chwili, ze względu, nie wiem, na miejsce porodu, na co pozwala szpital. To może być różne, natomiast taki jest jakiś standard. No i później jedno spotkanie w połogu. I jeśli ja mam stawkę 3,5 tysiąca i masz to na miesiąc, to nie oszukujmy się, nie utrzymasz się z tego. No nie. Jeszcze jak odejmiesz od tego 23% VAT-u podatek, ZUS, księgową, to się z tego nie utrzymasz. No i jeszcze musisz założyć, że masz klientki na co miesiąc, na te co cztery to, tygodnie. Nie? To musiałabyś pracować 12 miesięcy non stop, co jest wyczerpujące i trudne. Są dziewczyny, które wspierają na przykład w jednym miesiącu albo na tak zwaną zakładkę 2 3 4 kobiety. I to jest kolejna rzecz, o której gadamy na szkoleniu, tak? Jakby po co jest dula? Że jeśli y, masz 3 4 kobiety i jedna z nich rodzi i druga rodzi, to co wtedy? Oczywiście jest coś takiego jak zastępstwo. Natomiast jeśli cztery ci rodzą w tym samym czasie, wiesz, to jest takie. Ja myślę, że to jest z zakresu kodeksu etycznego każdej duli. Trochę tak, ale to też na przykład podpowiedź dla kobiety, jak ja chcę sobie wybrać swoją dulę, to czy ją zapytam o to, czy ona w tym samym czasie wspiera inne kobiety i mm. czego ja chcę? Bo dla, dla niektórych kobiet to jest okej. Okay. I one nie widzą, nie widzą w tym trudności, i one mówią, dobra, jak nie przyjedziesz, to okej. Okay. Natomiast są takie kobiety, które bardzo chcą mieć tę jedną dulę przy sobie, nie? więc to jest taka rzecz. Natomiast. Ponieważ dula to nie tylko poród. Robimy również konsultacje okołoporodowe. Mhm. Są dziewczyny, które specjalizują się w chustonoszeniu, masażu, laktacji, w wielu rzeczach i to wszystko jest takim powiedzmy worem okołoporodowym i są dziewczyny, które zakładają swoje szkoły rodzenia. No jeśli pracujesz na etacie, to możesz to jakoś połączyć też finansowo, więc nie będę tutaj ściemniać, że to jest taki zawód, że wiesz w ogóle wchodzisz w to i... Przepraszam kolokwialnie, trzepiesz hajsy i śpisz na złocie, bo tak nie jest. Natomiast ja niedawno sama zrezygnowałam z etatu i oczywiście odkrywam mm, plusy i minusy pracy na bez na bezetaciu. Natomiast myślę, że można się utrzymać z dolowania, jeśli masz na to pomysł i naprawdę chcesz działać. Nie? Że, że to nie będą jakieś tam, wiesz, nie wiadomo jakie od razu pieniądze, na, natomiast można to zrobić. Mhm. No z drugiej strony sobie myślę, że są takie zawody, w których się pracuje codziennie po x godzin, a się tyle nie zarobi, no nie? Dokładnie, to jest jedna rzecz, a kolejna rzecz jest taka, że jeśli... No wiesz, każda, każda z dól ma też inną sytuację. Mhm. Jeśli ja w tej chwili po wielu latach samodzielnego macierzyństwa jestem z partnerem, który mówi, okej, okay, jak w tym miesiącu nie zarobisz, to jestem, nie? Jesteśmy w tym razem i spoko. To też masz pewne inne bezpieczeństwo mhm. i możesz się rozwijać jakby w swoim tempie. Jeśli jestem mamą, która jest sama z dzieckiem i miałabym tylko dulować, to jest to trudne. No i to jakby nie? można sobie jasno powiedzieć, że to, trudno mówić tutaj o stabilizacji finansowej. No bo jak się rozchorujesz albo whatever, no to tak. pewnie w wielu zawodach takich freelancerskich tak? po prostu nie zarobisz. Tak, natomiast ja też to, to też od razu powiem w kontekście, wiesz, porównywania, nie? że na przykład mówisz, no dobra, czy dula do to jest taki zawód. Ale jakbyś popatrzyła na przykład na pracę położnych, mhm. to też nie jest tak, że one często pracują tylko na etacie w szpitalu, mhm. bo nie zarobisz tyle z tego zawodu. Czyli myślę, że dużo jest kobiet pracujących na dwa, trzy etaty, ciągnących różne rzeczy, bo mamy taką sytuację mhm. też w Polsce i w ogóle na świecie, jaką mamy. Więc ta stabilność finansowa, no jest różnie, tak? Powiedziałabym, że to trochę zależy od tego, co chcesz robić, czy robisz webinary, kursy. Nie? No, bo to jest dużo dużo możliwości w tej chwili. Jest więc dula to nie tylko poród, i bycie dulą nie oznacza tylko jeżdżenie do porodów. Możesz robić różne rzeczy. Chcesz opowiedzieć, co ty robisz poza porodem? Ja, ja chciałam powiedzieć, że mam na imię Helena i mam ADHD, <śmiech> <śmiech> więc robię różne rzeczy. Wspomniane już wcześniej przez Natalię Mother shower, czyli przyjadę do ciebie i poprowadzę ci Mother shower. A jak, będzie, jak masz zasoby finansowe, to jeszcze z fajną kasią ci udekorujemy i w ogóle zorganizujemy dużo fajnych rzeczy. Prowadzę konsultacje, prowadzę kurs, jak zostać dulą. Robię z Agnieszką Stein podcast o rozstaniach. Przygotowuję się do stworzenia, znaczy już się robi, mój taki proces online i dla kobiet, i dla profesjonalistów. Oprócz, jak zostać Ale dulą. o czym ten proces jest? Nie mogę ci na razie powiedzieć, Aha. gdyż się tworzy, natomiast będzie o wsparciu, o komunikacji, o potrzebach, tak w dużym skrócie. Bo bez względu na to, czy jesteś profesjonalistą, czy jesteś kobietą, to jest bardzo, no każdy z nas potrzebuje, nie? A w tym czasie okołoporodowym, i jako wspieracz, i jako osoba, która dostaje wsparcie, myślę, że, że fajnie pewne rzeczy sobie przegadać wcześniej. Dzisiaj też ruszyłyśmy z zapisami na grupę superwizyjną dla DUL, bo w tej chwili. Nie ma grup superwizyjnych dla dól. Nie istnieje coś takiego, znaczy już istnieje. Bo, bo przy wsparciu fantastycznego um, superwizora um, Roberta Adamczyka, stworzyłyśmy taki moduł dopasowany do model superwizji, dopasowany do potrzeb dól. Dlatego że często superwizja kojarzy się z psychoterapią i miałyśmy dużą zagwostkę, jak to zrobić, żeby to nie była psychoterapia, ale jednocześnie coś, co jest bardzo potrzebne w naszym zawodzie. Więc to jest część rzeczy, które robię. Ja myślę, że jak zajrzycie na mojego Facebooka, Instagrama, to tam w ogóle jeszcze <noise> dużo różnych rzeczy. Oprócz tego jestem mamą dziecka w edukacji domowej, mamą dwudziestolatka. A jesteś szalona, co? Jestem szalona i <głos> tak. <głos> Więc robię dużo różnych rzeczy, i niektóre z nich wychodzą, niektóre z nich nie wychodzą, niektóre z nich wracają po latach. Natomiast to jest też, myślę, dla mnie wartościowe w tym, jak ja prowadzę kurs, żeby pokazać też innym dulom, że czasami można spróbować, zobaczyć, że to nie jest dla mnie i zobaczyć coś mm -hmm. innego. Nie, żeby te, też się tego nie bać, że nie wiem, na przykład zrobiłam kurs, idę do porodu i okazuje się, że porody to nie są dla mnie. Nie, ale na przykład świetnie. Ja powiem ci, że ja najbardziej jako dula, najbardziej lubię ciążę i poród. W połogu też wspieram, ale jakoś tak. Nie wiem, może jeszcze coś muszę sobie przerobić, może jeszcze coś muszę zobaczyć w tym, nie? Może mam ADHD i to mi nie pozwala, jako, nie wiem, jakoś przyglądam się temu, ale wolę właśnie ciąże i poród, nie? A są dule, które fantastycznie e, czują się w połogu, więc to jest po prostu znać sobie swoją drogę, nie? I żeby nie bać się tego, że czasami coś może nie wyjść, cofnąć się dwa kroki do przodu w boku, w bok. Jak powiedziałaś o tym ile robisz, to sobie pomyślałam, że faktycznie no jak wszędzie Amerykanie nie odkryje, są plusy i minusy mhm. tego zawodu i tutaj takim plusem może być to, że można faktycznie różne rzeczy robić, nie? że się nie zamykamy gdzieś na 8-10 czy tak. ileś godzin w jednej szufladce, tylko że jest tutaj dużo wolności mhm. i faktycznie można jakieś swoje rzeczy dookoła tego związane bądź nie z tym tematem. Tak, natomiast ta praca też daje, wiesz co, coś takiego, że um, ja już nie planuję dzieci i moje dzieci już są coraz starsze, natomiast y, będąc dulą rodziłam mojego młodszego syna i to też był taki moment, kiedy nie jeździłam do porodów, przystopowałam, tak? I to też jest tak, że nasze dulowanie się zmienia, mhm. że w zależności od zasobów, w zależności od możliwości, teraz mi przyszło do głowy, że też na przykład są dziewczyny, które piszą książki. Tak, więc dużo jest tych możliwości. Oczywiście, tak jak powiedziałyśmy, są plusy i minusy. Natomiast ten zawód pozwala trochę dopasować się do tego, co my mamy. Jaką mamy w tej chwili sytuację. I jeśli potrzebuję iść na etat, to wcale nie znaczy, że nie mogę dulować. Ja przez wiele lat byłam na etacie w firmie, którą obydwie <grywanie> znamy. I miałam fantastycznych prezesów, którzy wiedzieli, co robię. I, I w ogóle też mam takie poczucie, że trochę to podziwiali i to było też dla nich ważne. I mówiłam: Wprost, jadę do porodu. I, I czasami było śmiesznie, bo gdzie jest Helena? Helena rodzi. <grym> Ale też to był taki duży szacunek do tego i duża akceptacja. Wiem, że, nie wiem, jak pracujesz w korpo, to pewnie trudniej ci jest nagle wyjść z przedbiórka i po prostu pojechać mm -hmm. na 24 godziny do porodu. Ale znam dużo historii dziewczyn, które tak pracowały, jeździły do porodu i później zakładały swoje szkoły rodzenia, swoje miejsca, swoje kawiarnie, nie? Więc jest duża przestrzeń do działania. Ja czuję jakoś, jakąś dużą moc takiej misyjności w tym zawodzie. Hmm. Nie tej darmowej. Mi bardziej chodzi o takie, że tam jest takie wsparcie, wiesz, że coś dajesz z siebie. Ale oczywiście, myślę, że każdy zawód, który jest związany z pracą z ludźmi, to jest mhm. dawanie czegoś od siebie. Kurczę, nie wiem, jak pracujesz w kawiarni za barem. No tak, to Też tak, jest tak. jakiś kawałek. Ja wiem, że mówimy tu o momencie bardzo intymnym mhm. i takim... Gdzie jakby z natury mówi się o tym, że coś dajesz, nie? że jakby mhm. to jest. Natomiast, wiesz, co, jak to powiedziałaś, to ja trochę poczułam takie: Okej, okay, pogadajmy o tym, mhm. bo z jednej strony, tak, Dula dużo daje i powiem ci, że ja na przykład, jak mam dwugodzinną konsultację, to bardzo potrzebuję odpocząć, mhm. po tym, nie? że to jest dużo daje. Dużo daje i ja to kocham, bo to mnie też nakręca, ale też jest ten aspekt zadbania o siebie. Mhm. A propos tej misyjności, to od razu mi wchodzi, wiesz, um, wejście później do szpitala i jakieś takie twarde stanięcia na nogach, że mhm. czasami, czasami trzeba odrzucić tę misyjność. Wiesz co, nie, to nie, ja to... może chcę powiedzieć, jak ja rozumiem no. misyjność. Mm, to jest bardzo o mnie, że mhm. ja potrzebuję poczucia sensu w tym, co robię. Okej. Okay. I dla mnie poczuciem sensu pracy jest to, w którym ja czuję, że to, co robię ma jakiś wpływ, coś komuś robi dobrze, ma sens dla świata, jest dla kogoś wartościowe, jest wsparcie. I miałam super coacha, który mi tłumaczył jak dużo sensu ma praca w sprzedaży rozwiązań IT security. Ja sobie to jakoś tam wiecie, przełożyłam. Przełożyłam, jakoś sobie z jestem, żyję, widzę mój wpływ na moją rodzinę, że mam stabilną sytuację finansową, że mam elastyczne godziny pracy, więc mogę zadbać o, o bliskich, tym, że jestem dyspozycyjna, mam energię, mam pieniądze, bezpieczeństwo nie, jakby super albo w tym, że mam relacje z drugim człowiekiem w tej sprzedaży i jakoś tutaj w tych relacjach kogoś wspieram, coś doradzam. Jestem opiekunką mm -hmm. klienta. Dulą ja mam... IT. Dulą IT security w dodatku. I możemy się z tego brechać, ale mm. w sumie trochę mi to pomaga. Mm. Ale jakbym teraz do tego dodała, że w dulowaniu widzę głębszy sens. Mm -hmm. Wiesz, co mi chodzi, że to jest coś takiego dużego, życiowego. No Bo tak. pojawia się na świecie człowiek, bo my się zmieniamy, bo, bo mamy w brzuchu dziecko, tak. bo. Bo mężczyzna zostaje ojcem, bo oba on się też zmienia, i że to jest coś tak dużego i życiowego, że mo mogąc w tym towarzyszyć, to jest tam dla mnie jakiś głębszy sens istnienia. I to miałam na myśli. Okej, okay, dobra. To, to mi się też jakby odpalają takie rzeczy, że. Yy, Okej, okay, zgadzam się i już jakby kumam, co dla ciebie znaczy misja. I nie będę ukrywała, że bycie w czasie porodu i zobaczenia tego momentu, kiedy dziecko pojawia się na świecie, ja, 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 jak za każdym razem, kiedy widzę poród i widzę ten moment, kiedy przy porodzie naturalnym, siłami natury, dziecko już wystawia łepek, ale jednocześnie całe jest jeszcze w środku, to jest to dla mnie tak totalna magia, że tak jak to mój syn pokazuje, takie pff, Uuu. Mózg rozwala. Jak to się zadziało, nie? Z jakiejś małej komóreczki i plemniczka po prostu nagle pojawia się człowiek. Uh -huh. Jest to totalnie magiczne. Natomiast powiem ci, że z tą misy, misyjnością, że to jest takie głębokie i ważne, to ja mam czasami, jest u mnie tak różnie z tym, że czasami bardzo czuję właśnie tę magię, a czasami. Mm, Chyba to też chcę przekazać w pracy duli, że czasami właśnie wchodzisz do tego szpitala i dostajesz po gębie i nie ma nic z tej magii, bo nie. Nie? Mm. Że trochę tą magię sobie znajdujesz, więc... Hmm. No, ale wciąż wspierasz kogoś. Tak, nie? tak, tak. Nie, no czy ty to... dostajesz po gębie i może dzięki temu ona nie dostaje? Tak, <noise> trochę tak jest, wiesz co? Ale czasami też jest tak, że y, kobiety mają różne potrzeby i czasami mm -hmm. my wchodzimy z taką misyjnością, że wiesz, wow... A widzisz naprzeciwko siebie kobietę, która mówi, ja chcę to, to, to i to. I wiesz, że to jest jej potrzeba. Na przykład wiesz, potrzeba kontroli, bo ona chce wszystko wiedzieć. Mm -hmm. nie? I, I ja nie mówię, że tu nie ma głębi, tylko ta głębia jest trochę inna niż mm -hmm. my. Nie? I to jest takie, takie naprawdę z dużą uważnością i też z patrzeniem na to, co mi coś robi. Nie? Że właśnie tu na przykład czuję tę magię, a tutaj nie czuję. I dlaczego? nie? Chociaż jest to ten sam moment, ważny. Mm, więc myślę, że praca Duli to też są relacje. To też jest ten moment w życiu, w którym my jesteśmy, czy jesteśmy zaopiekowane, czy mm -hmm. jesteśmy w złości, czy nie wiem, przelew nie przyszedł, kurde, to jest naprawdę też dużo, dużo rzeczy. Tak, no jest ten kawałek misyjności, nie ma co, że, że, że jest to, nie? Natomiast ja może jestem teraz w takim momencie też dulowania, że bardzo, bardzo chciałabym, żeby ten zawód był traktowany poważnie. Mm -hmm nie? I może dla mnie ta misyjność to wiesz, od razu mm, się właśnie... Trochę umniejsza. Wiesz co, nawet nie, że umniejsza, tylko, że trochę z takim od razu weszłam w myślenie, że to wolontariat, że to mm -hmm. wiesz, misja to mi się okay. kojarzy z tym, że pojadę e... nie? Ale to jest moja, to jest znowu z mojego kawałka, mm -hmm. nie? Że ja też, e, wiesz, wiesz... na być co... może muszę być też trochę bardziej uważna na słowa, nie? Dzięki e, Wiesz to. Co? To, to chyba... Mm, Uważność na słowa zawsze się przyda. Natomiast pytanie też, kto w, tej, kto w tych słowach co rozumie, mm -hmm. bo ty możesz być uważna, a ja i tak to sobie przerobię na mm -hmm. swoje. To w pracy duli też jest istotne, nie? Mm -hmm. żeby dopytywać, kto, kto jak co rozumie. Ja też myślę, że to, że jakby jest jakaś moja reakcja na słowo misja, wynika z tego, w jakim momencie dulowania ja jestem. Nie, że trochę frustracji, trochę potrzeby tego, żeby właśnie ten zawód. Nie wiem, żebyśmy my dula więcej robiły dla tego zawodu, chociaż nie wiem do końca, co to znaczy. Nie? Mhm. Wiesz, że, że czasami mam złość, że ktoś nie wie, kto to jest dula. Mhm. Wiesz, że, że jakiś taki mam też być może moment w swoim dulowaniu i dlatego taka reakcja, nie na słowo misja. Natomiast mhm. bardzo się z tobą zgadzam i biorę oddech i zostawiam swój kawałek dulowania e, też do przemyślenia sobie, nie? Mhm. żeby zobaczyć, co, co to za mój kawałek teraz jest. No, rozumiem to, że. W czasach, jakich żyjemy, jak kobieta ma do wyboru, na co wydaje pieniądze w okresie okołoporodowym, to być może wciąż to dulowanie jest gdzieś daleko, nie? Bo, no bo sobie pomyśli, że nie, że w szpitalu trzeba mieć swoją położną tak. koszt. Jeżeli to jest poród domowy, to jest duży koszt. Tak. A może jeszcze fotografia. Tak. A wszystkie te gadżety, o których mówiłaś, tak. a to, a tamto i tu pojawia mi się ta myśl, że jeżeli to tak jest, no to przede wszystkim jakiś jest tak znak czasu z tym hajsem, mm -hmm. że jest trudno, że, że kryzysy i tak dalej, inflacja, ale też, że wciąż zdrowie psychiczne i taka mm -hmm. opieka czy to informacyjna, bo mówię, że tutaj też tak. dula zasila wiedzę czy psychiczna, czy fizyczna też. No, że my sami sobie umniejszamy, że my damy radę. Ale o potrzebujemy. A tak. przecież wygooglamy. Wiesz, co to jest, to jest, zrobiłam kiedyś taką wiesz, rolkę o tym, że y, na przykład m, kobieta, para wydaje dużo pieniędzy na ślub. Mhm. Suknia ślubna, którą wiesz, założysz raz, ale ma być twoja, wyjątkowa sala, zespół, y, jedzenie. I to nie umniejszając, y, Temu, nie umniejszając tego, że dzień ślubu jest ważny, to dzień porodu jest równie ważny jak nie bardziej. Mhm. Nie chcę tutaj nikomu mówić, że ważniejszy bądź nie, bo, bo, bo to też jakby każdy sobie poczuje po swojemu. Natomiast na pewno mniej zasobów finansowych przeznaczamy na ten dzień, mhm. na dzień porodu. Ja też, a, a propos finansów i duli. Ja też myślę, że to, na co nam pozwala nasza praca, to też jest to, że jeśli ja... Myślę, że jest część dół, które to powtarzają, że jeśli jedyną przeszkodą w tym, żebym była Twoim wsparciem, są, wsparciem są finanse, to przyjdź i pogadajmy o tym. Bo to, że ja mam taki cennik, to ja jestem swoim szefem i ja go mogę zmienić. Mm -hmm. <laughs> tak, więc wielokrotnie zdarza mi się. Nie wiem. E Rozbijać płatność na raty. Zresztą w mm. ogóle jest to tam jakoś podzielone, nie? Albo umawiamy się na mniejszą stawkę, więc to też jest płynne. Mm. E, więc jeśli chcesz dule, a nie masz na to zasobów, to po prostu zadzwoń, zapytaj i znajdziemy rozwiązanie, mm. nie? Bo ja myślę, że oczywiście znajdziesz dule, które ci powiedzą, nie, nie będziemy o tym gadać. Ale daję znać, że, że znam takie dule, które po prostu ci powiedzą, dobra, to zróbmy to, nie? Bo to jest trochę dla mnie ta misyjność, że jakby cały czas wierzę w to, że trochę czasami ważniejsze jest dla mnie to, żebym ja wsparła kobietę, niż te finanse, mm -hmm. co jest czasami złudne, bo ja też muszę za prąd zapłacić. Natomiast jest taki kawałek, że okej, okay, to, to pogadajmy, jeśli tego potrzebujesz. Tak samo z kursem, tak? No, kurs to jest koszt. My teraz zbierając zapisy na drugą edycję, jest możliwość płatności w trzech ratach, mm -hmm. ale też mamy trochę takie poczucie, że jeśli to jest jedyna przeszkoda, do tego, żebyś wzięła udział w tym kursie, to po prostu do nas napisz. Nie? Bo, bo yy, wszyscy wiemy, że finanse są czasami takim kawałkiem, które mogą blokować. A myślę, że też uczenie się tego, że okej, okay, mam teraz tak, ale chciałabym, mm -hmm. yy, to też pomaga w pracy duli. Nie? Na przykład do tego, żeby powiedzieć, ej, miałam trudny poród, chcę z tobą o tym pogadać, a nie siedzieć sama w kąciku w domu i rozpaczać i nie wiedzieć, co z tym mm -hmm. zrobić. Nie? Więc to wszystko jest nauka. Od momentu tego, kiedy sobie wymyślisz, że chcesz iść na kurs i co z tym zrobisz? No to wymyślam sobie, że chcę iść na kurs i co? Gdzie mam go szukać? Na stronie jakzostaćdulą.pl jest guzik, zapisz się albo dołącz do nas. Nie pamiętam, jak dokładnie się nazywa. A to są cykliczne kursy? W tej chwili ruszamy z drugą edycją. Jak skończy się druga, to zacznie się trzecia. Z drugą ruszamy 10 stycznia. W momencie, kiedy wypełnisz formularz, jak klikniesz na stronie guzik dołącz, przekieruje Cię do formularza, w którym zapisujesz się, to trafia do nas. Wysyłamy Ci wtedy maila z umową, którą przeglądasz i tam już dalej kierujemy nie co, co i jak. Możesz też nas znaleźć na Instagramie, na Facebooku. Wiele dziewczyn pisze też do nas po prostu wiadomości prywatne. Ej, nie wiem co to, a jak to jest, a mm -hmm. do kiedy zapisy. Więc póki jeszcze nie mamy 320 chętnych na jeden kurs, to z radością odpowiadamy na te, na te wiadomości. To, co jest plusem naszego kursu, to jest to, że jest mała i kameralna grupa. My, my początkowo miałyśmy taki pomysł, żeby kobiet było 12 w tej grupie online'owej, ale pierwsza edycja pokazała nam, że nie więcej niż 6. Więc to jest też taka przestrzeń do tego, żeby każda z kobiet na tym kursie mogła coś powiedzieć. Czasami poświęcamy czas jednej bardziej, drugiej mniej. Nie? Poza tym jest grupa na Facebooku, która jest przez cały czas trwania kursu. Po kursie ona też cały czas jest, ale my już jesteśmy jako prowadzące w niej mniej aktywne. W trakt, oprócz tego, że jest te 8-9 tygodni trwania kursu, dostajesz materiały, są webinary, warsztaty. To też każda z kobiet będąca na kursie ma w tej, w tej kwocie jedną godzinę superwizji indywidualnej z wybraną mhm. przez siebie prowadzącą, i na koniec całego kursu jest jedna superwizja grupowa która też pokazuje wiesz o co chodzi, jak to działa i, i zachęca do tego, żeby po prostu brać w tym udział. Więc myślę, że za taką kwotę yy, dajemy dużo. Chcesz powiedzieć za jaką kwotę? Oczywiście w tej chwili przy płatności jednorazowej to jest 4499 zł, mhm. a przy płatności na raty to jest 2000 2000 i 999, mhm. czyli ta kwota jest trochę większa. Natomiast tak jak powiedziałam, że jeśli to jest jedyna przeszkoda, to po prostu daj znać, mhm. nie? Bo, bo jesteśmy elastyczne i otwarte, i, i już. Aha, u nas jest tak, że decyduje kolejność zgłoszeń, nie, bo dziewczyny też o to pytają, tak? Nie, y, nie przeprowadzamy żadnych rozmów, które mają nam przybliżyć, czy ty się nadajesz, czy się nie nadajesz. Po prostu każda osoba, która się zapisze w odpowiedniej. Czasie, to, to to miejsce będzie miała i chyba tyle. No to szukajcie informacji o tym kursie na stronie Jak zostać tulą. Ja wam polecam też stronę Helena helenabielawska.pl tak, tak. i Instagrama, i Facebooka, bo Helena zasila wiedzą i jakoś mi ciepło jest. Mm, jak tam codziennie dziękuję. sobie do ciebie zaglądam. Tworzysz super kontent. Polecam dziękuję. też imprezy Madershower. Jesteśmy w przeddzień imprezy mojej bratowej, która ona jeszcze o tym nie wie, ale mogę A, sobie właśnie. to teraz na głos powiedzieć, bo przecież ten odcinek będzie już po tym jak impreza się wydarzy. Tak. Mm, no więc I jak to jest chyba jest intuicyjne w ogóle przygotować się do tego. Tak, i chyba jestem chodzącą rekomendacją, skoro tak bliskiej mi osobie robię to samo co zostało zrobione mi, bo wiem jak to bardzo wspiera, jakie to jest miłe i, i tak. jak to się pamięta. Tak i myślę, że też zasobem Mother Shower jest to, że jest prowadzone przez Dulę i to też trzyma inną przestrzeń mm -hmm. niż, nie chcę tutaj mówić, że Baby Shower jest fe, ale trochę inne, inne podejście do tematu. Jak chcecie wiedzieć jakie, to się cofnijcie na liście spotifyowej czy gdziekolwiek mnie słuchacie, bo tam jest cała rozmowa o Mother Shower. Zgadza Heleną. się. Dzięki Helena, że się podzieliłaś tajnikami pracy Doli i jakby wyzwaniami, które się wiążą z tym zawodem. Mam nadzieję, że jeżeli przeszło ci przez głowę, żeby dulą zostać, to na jakieś pytania odpowiedziałyśmy, albo wątpliwości, mhm. albo poruszyłyśmy jakieś zagadnienia, które może nie przyszły ci do głowy. No a więcej dowiesz się już u Heleny. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Czego życzysz mamom, które... Stwierd mamom albo osobom, które nas słuchają, które stwierdziły, że chciałyby zostać dulami? Czego życzę? O wow, po prostu teraz mi zrobiłaś tym pytaniem. Wiesz co... Um... Wow, fantastycznego wsparcia, rozwoju. Ja się chyba jaram tym, że dula to jest bardzo o danej kobiecie, o danej osobie i że to jest fajny też rozwój dla siebie, więc tego wam życzę na, na waszej dulowej drodze mm. i fajnych y, prowadzących kurs. Dzięki Helen. Dzięki bardzo. Dziękuję ci za wysłuchanie kolejnego odcinka i jeśli podobają ci się moje treści, podcasty, goście, gościnie, solowe nagrania, i chciałbyś, chciałabyś wesprzeć to co robię? to zapraszam Cię do tego. Mam swój profil na koncie patronite.pl łamane na hejmama. Możesz mnie wspierać finansowo i pomóc mi rozwijać mój kanał. Dodatkowym wsparciem będzie, jeśli podzielisz się informacją o tym odcinku, w ogóle o podcaście, gdzieś w social mediach, na insta, na fejsie lub w jakikolwiek inny sposób, który Ci odpowiada. Możesz też do mnie pisać. Wszystkie wiadomości są dla mnie mega wspierające i motywujące do kolejnego działania. Dzięki, do usłyszenia. Cześć.